Sensacja. Zbrodnia. Nieznane fakty. Gwiazdy i gwiazdeczki. Prawdy i miejskie legendy. Krew, pot i łzy. Czyli Grzegorz Kupicha i Piotr Markocki. O kulisach polskiego show biznesu. Okiem Osy. Okiem Osy. Dobry wieczór Państwu, niezmiernie serdecznie po raz kolejny już, ja już nie wiem, który naprawdę. Witamy Państwa. Z radością możemy powiedzieć, że straciliśmy rachubę. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym felietonie. Dziś już jakby udało nam się otrząsnąć z tej zadumy po ubiegłotygodniowej, tak. Więc znów jesteśmy pełni wigoru, pełni energii, gotowi poruszyć kolejny kontrowersyjny temat. No. A ja bym, drogi Grześku, chciał dzisiaj porozmawiać z Tobą o alternatywie, niezależności, ponieważ, jak już wspominaliśmy wcześniej, pochylamy się nad tym środkiem miasta i patrzymy, co takiego się dzieje w naszym mieście i co zauważyłem. Otóż, drogi Grześku, w ubiegłym tygodniu od naszej ostatniej audycji mieliśmy do czynienia dzień w dzień prawie, że z koncertem muzyki alternatywnej bądź też niezależnej. Otóż w czwartek występował zespół Debil, w piątek zespół Beach Fossils z samego Nowego Jorku przyjechali oraz zespół Turyzm, w sobotę zagrał zespół Drezynier z zespołem Anal Dogs, a w niedzielę zespół Idiots Bravo z naszego przecież drogiego Piotrka Banaka. Państwo tego nie widzą, ale no, Piotrku, zauważyłeś moją minę, jak tylko powiedziałeś alternatywa. Tak, troszeczkę. Jakbym dostał order uśmiechu i tą szklankę soku z cytryny musiał wypić. Drogi Piotrku, ja nie do końca rozumiem, o co w tym wszystkim chodzi. Przyznam się szczerze, bo to całe podziemie, że to niby tak na opak, że oni nie chcą tej komercji, publiczności, tego uwielbienia tłumów, tych piszczących fanek, no a jednak taki Kazik Straszewski to te stadiony wypełnia, czy choćby Drezynier, czy Idios Bravos, no i ciągle im mało i oni się przecież promują, no to o co tu chodzi? Ja myślę, drogi Grześku, to jest moja teoria, ale myślę, że i Państwo tutaj się troszeczkę przychylą, że to po prostu jest jakiś tam sposób, by z twarzą wyjść z sytuacji, kiedy to dany zespół, artysta prezentuje dość mierny poziom. Wówczas to najłatwiej właśnie powiedzieć, że my tacy niezależni jesteśmy alternatywni, kontestujemy show biznes. To jest takie, według mnie, udawanie, że nic nas nie obchodzi odbiorca, że my tu sztukę uprawiamy, robimy to dla siebie przede wszystkim, żeby skanalizować ten pęd twórczy, który w nas drzemie, że najważniejsze jest dla nas mówienie własnym głosem, bez kompromisów itp. i tak dalej. To jest takie dość wygodne tłumaczenie dla miernoty kompozycji, dla miernoty lirycznej, scenograficznej, dla niedbalstwa, bym nawet powiedział. I potem jest takie tłumaczenie, że stacje radiowe nas nie chcą, telewizyjne, że to prezenterzy dyskotekowi nas na sobotniej imprezce nie chcą piosenek puszczać, ale bo my jesteśmy wbrew rynkowi, mówimy całą prawdę o świecie, taką niewygodną. Podczas gdy właśnie ten tekst piosenki zwykle jest błahy, nieudolny literacko, aranż jest ubogi, bo prawa sceniczna jest żadna, no bo takie zespoły tak naprawdę gdzieś tam się gnieżdżą w tych małych klubikach, na małych scenach, jaką tu scenografię zrobić, pirotechnika, no nie ma miejsca tak naprawdę na to. Tak naprawdę, drodzy muzycy alternatywni, żadnego spisku nie ma. To, że recenzenci wam nie dają 5 gwiazdek, tak jak nam na przykład, to wynika wyłącznie z tego, że to jest słaba płyta. Że to jest słaba, tym się zajmują, oni tyle płyt słyszeli w życiu. Taki recenzent, jeśli coś dla niego wyda się być interesującą propozycją muzyczną, to dlaczegoż nie miałby o tym napisać, pochwalić, przyznać tych gwiazdek, polecić czytelnikowi? To nie tak. Wydaje mi się, że określanie siebie jako twórca alternatywny to taki najprostszy zabieg mający na celu wytłumaczenie słabizny twórczości, braku odkrywczości, czy też po prostu braku dobrej melodii. Dobrej melodii, to nie powiem, o którym zespół chodzi z tych, które wymieniłeś, które grały w ten weekend. Nie usłyszałem. Tak, pozwoliłem sobie pójść i to nie była kwestia braku dobrej melodii. Ja tam po prostu melodii nie wysłyszałem. W ogóle nie było. I tak bywa. Nie rozumiem, i tak bywa. I wtedy to się właśnie nazywa alternatywą. Tak, i potem się mówi, że wydawca tego nie chce wydać. No, jak coś jest nieciekawe, nudne, to przecież wydawca nie
nie chcę mieć tego w katalogu. Chcę być kojarzony, że jego produkty stanowią jakiś wysoki poziom, że można w ciemno po to sięgać, po prostu pójść na półkę, zobaczyć, że to jest Majors. Ja biorę tą płytę do domu i tam będzie dobra muzyka. Ta firma płytowa dba o moje uszy tak naprawdę i chce, aby jej katalog był jak najlepszy. I taki skrzywdzony muzyk potem idzie do tej swojej piwnicy i mówi, że on działa w podziemiu i sobie sam wyda, że on sobie wytwórnię założy, bo to teraz tak trzeba oddolnie, że przez internet za darmo wszystko. Albo jeszcze pieniądze wyciąga na to, nie? Takie publiczne. No to już jest niemoralne. To jest powyżej wszystkiego. Albo że kolega wyda mu tą płytę, nie? A młodzież, mili państwo, uwielbia taką otoczkę właśnie kontestacji. To się zawsze przecież świetnie sprzedawało. Bunt, drogi Grześku, to wiadomo już przynajmniej od lat 40, no przynajmniej. No tyle. Bunt jest doskonałym towarem. Im bardziej się buntujemy, przeklinamy, obrażamy, tym bardziej się to podoba gawiedzi, masie, tłuszczy takiej, słuchaczowi niewyrobionemu przecież. No, tak, takiemu, jak te wszystkie słowa padną na ky i tak dalej, to już są szczęśliwi, bo on sam boi się to powiedzieć, a potem pójdzie na ten koncert, znajdzie się wśród tych swoich, ten artysta mu daje na to przyzwolenie, oni wszyscy tam i stoją, krzyczą potem, ryczą to w ogóle, tacy naładowani są tą negatywną energią. No nic ładnego, prawdę powiedziawszy. To nie sztuka, według mnie to nie sztuka, to jest zupełnie najprostsze schlebianie takim najniższym gustom, szukanie taniego poklasku nawet bym powiedział. I to ich właśnie mnie denerwuje to całe odcinanie, taka jakby dwulicowość. Dlaczego oni nie chcą na przykład w reklamach występować, tak jak nasz serdeczny przyjaciel Wojtek Warchlewski, albo Piotrek Kikus. No przecież, co jest, w tym złego, że ktoś mi poradzi na przykład po jakim piwie mnie głowa nie zaboli. Ja bym chciał wiedzieć, ja nie chcę na przykład eksperymentów. Ja ufam, nie? Wojtkowi Warchlewskiemu. No, ja ufam, na Wojtka wystarczy spojrzeć, przecież on nie jedno piwo w życiu wypił. No, wie, które jest dobre, które jest złe. Ja bym chętnie zobaczył taką reklamę, jak ze wspomnianych chociażby wcześniej idiot Bravos, że Gucio reklamuje pastylki na gardło. Ja już widzę, nawet bym napisał taki scenariusz króciutki reklamy, że przed koncertem na przykład Gucio nie może tam nie może głosu wydobyć, tam mu latają wokół niego lekarze, oferują jakiś zastrzyk ze sterydów w gardło, a on na to, nie, mam mentusa, łyka tą pigułkę, leci na scenę i już, i ta cała publiczność za nim, to by była reklama i co? No, czytam, świetna. Żeby Krzysiu Majczak, tak, bo on taki zawsze był na anty, żeby on się złamał i powiedział, a ja mogę w reklamie co tam chcę i mi się to podoba, żeby się pokazał na przykład. Widzisz, po co to? Mi, Grześku, wydaje się, że ci wszyscy niezależni, tacy artyści, tacy określający się tym mianem niezależnych, no bo gdzie tu ta niezależność tak naprawdę? No właśnie. Oni zapędzają się trochę w kozi róg tej całej alternatywy, ty. Mi się wydaje, że oni chcieliby taką kampanię dla banku pociągnąć albo dla sieci sklepów wielkopowierzchniowych. Wręcz jestem pewien, że chcieliby to zrobić, ale nie mogą. My przecież, mili państwo, znamy takich artystów, często rozmawiamy, przynajmniej z tymi szczecińskimi przedstawicielami. Zgodnie z tradycją naszych felietonów możemy przytoczyć przykład, bo my się nie boimy tego. Tak. Ja ostatnio, mili państwo, spotkałem się z liderem punkrockowego zespołu Anal Dogs szczecińskiego, Pawłem Tabletą. I on mi opowiedział taką historię, że dostał propozycję właśnie, żeby reklamować nowy model samochodu pewnej popularnej marki. To pasowało agencji reklamowej, która tą całą kampanię planowała. Oni chcieli mieć ostro wejście takie na rynek, ostre, podkreślić bezkompromisowość swojej oferty i najbardziej by mi pasowało właśnie, żeby twarzą tej kampanii był taki zespół... Jak Anal Dogs. Mocny, przeklinający, twardy tam, bez kompromisów. Słowem, pasowali idealnie. No ale... Co zrobił Paweł Tableta? Usiadł z wydawcą, zaczęli tam skrupulatnie liczyć, zresztą wiesz, oni tam liczyć umieją chłopaki. Bilansik zawsze. Tak. Zaczęli kalkulować, no i wyszło im, co im wyszło, że po tej kampanii reklamowej zespół w ogóle traci twarz kompletnie. Wiadomo, sprzedali się. Fajnie się odwracają, tak. Przestają kupować płyty. Płyty sprzedają, przestają się sprzedawać, tak. Koncerty, ludzie przestają przychodzić na koncerty, no. Koniec końców wyszło im, że bardziej im się opłaca ciągnąć te 40, jeszcze 50, 60 lat tą alternatywność, niż jednorazowo, no bo bądź to jednorazowo by było... No tak, tak. I koniec. I potem już nic. No i potem nic, no. I potem już nic. No szkoda, szkoda, że to jest taka zimna kalkulacja. Ja bym wolał jednak, żeby Tableta wsiadł na przykład do tego samochodu i powiedział, to jest niewygodne, to w ogóle to mi się nie podoba, to w ogóle nie ma stylu ten samochód, ja go nie będę reklamować. Bo to było szczerze z serca ta odmowa, a nie zimna kalkulacja. No właśnie. Ja bym tak chciał, żeby po prostu... Tak
tak jak wspomniany tu Wojtek czy Piotrek w tych reklamach, żeby to byli ludzie, którzy w to wierzą, po prostu z przekonaniem to robią. Mhm. To jest ładne. Chciałbym, żeby na takiej imprezie zamkniętej kierowników pionu sprzedają jakieś pastylki na katar, że dla tych liderów sprzedaży, żeby tam zagrał, czy Vader właśnie, bo oni taki mają ten wokal. Tak, to świadczy o tym, że zdrowy chłop, moc wielka. No. Czy żeby nasz szczeciński Włochacz im zaśpiewał, sprzedawaj teraz, to ostatnia chwila, no przecież gotowiec. No, a przez tą alternatywność, niezależność, to podziemie, oni tam się zapędzili po prostu, no tak. Nie mają szans. Drugi no. Piotku, nam taki pełen emocji dzisiaj wyszedł, przyznaję ten film. No bo my emocjonalnie podchodzimy do tego tematu. No. Drodzy muzycy alternatywni, my nie chcemy być źle odebrani, że my krytykujemy. Nie, absolutnie. My zachęcamy. My kochamy wszystkich muzyków. Oczywiście. Wspierać byśmy chcieli na każdym froncie. Te emocje są dlatego, że my chcemy was zachęcić. Wyjdźcie z tego podziemia. Tak. Przyłączcie się do nas. Pokażcie się światu, no bo przecież tak. Cóż jest warta ta wasza muzyka, kiedy gdzieś tam ją w garażu tylko tam klepiecie i tylko w piwnicy i w tym internecie tylko. To trzeba wyjść do ludzi, do stacji radiowych, do telewizji. Do sklepów wielkopowierzchni. Do sklepów, właśnie. Bo zapraszamy. Jest tam miejsce dla nas wszystkich. Spotkajmy się na półkach sklepowych, w stacjach radiowych. No, na galach telewizyjnych. Tak, i państwa też zapraszamy do tego spotkania. Mam nadzieję, że nasz apel zostanie dobrze odebrany. To i może już obustronny niedługo... taki apel zróbmy. Tak. Może państwo również by sięgnęli do... Pomogli im wyjść z tego podziemia. Tak. Zachęcili ich jakoś, napisali tego maila, bo oni tam gdzieś są w tym internecie. Oni się tam Nieśmiali troszeczkę. Nieśmiali. Zachęćcie. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.